imię twojej pierwszej miłości? O Jezu, nie pa... Chwila, cofam się do czasów przedszkola, chyba Kamil. Lena, od lat znam cię jako influencerkę, ale kilka dni temu wyszedł twój kolejny już singiel, Ostatni raz. I pytanie w mojej głowie, skąd to w ogóle się wzięło, że ty faktycznie w tą muzykę coraz głębiej tutaj wchodzisz? Tak, to prawda, mój singiel miał ostatnio premierę, to już moja trzecia piosenka i robią się kolejne, więc niedługo będzie więcej, ale tak naprawdę ta muzyka była obecna w moim życiu od zawsze, ponieważ kiedyś bardzo dużo tańczyłam, tańczyłam w zespole ludowym, jak byłam mała, potem trenowałam gimnastykę artystyczną, potem chodziłam do warsztatowej akademii muzykalowej, grałam w muzykalach i tam już właśnie ten śpiew zaczął się pojawiać, zawsze była to moja duża pasja, tylko ze względu na inne rzeczy nie miałam tyle czasu, żeby ją rozwijać, ale jak ten czas się znalazł, to zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu i po ponad 2 latach regularnego chodzenia właśnie na lekcje stwierdziłam, że okej, że czuję się teraz z tym na tyle pewnie, że mogę faktycznie zacząć już robić coś w tym kierunku. Okej. A stresujesz się właśnie jakimiś takimi czy występami na scenie? No, szczerze mówiąc tak, ja jestem generalnie osobą, którą stresują takie publiczne wystąpienia, czy nawet prezentacje przed klasą, zawsze wspominam to bardzo, bardzo źle, po prostu najgorsze wspomnienia ze szkoły prezentacje i jednak ten stres czasami bierze górę, no ale staram się nad tym pracować, dawać sobie wyzwania i wydaje mi się, że jest to coś, no, do czego można się przyzwyczaić jak najbardziej. Wspomniałaś o szkole, więc chętnie się przy tym temacie zatrzymam. Czy ty czułaś się taką szkolną gwiazdą? Nie, nigdy nie czułam czegoś takiego. Wydaje mi się, że szczególnie kiedy już skończyłam gimnazjum i poszłam do kolejnej szkoły, to już czułam, że tak naprawdę każdy jest tam, żeby robić swoje, zająć się sobą, już skończyć tą całą przygodę z edukacją i tyle, więc nie, nigdy nie czułam czegoś takiego. Ale mówili o tobie, o to ta, która ma tam tyle i tyle na Instagramie? To bardziej w gimnazjum, czy bardziej jeszcze w podstawówce, kiedy wtedy zaczynałam, to były takie początki początków, no wtedy było gorzej, ale później już raczej nie było takich sytuacji. To zatrzymajmy się teraz przy klipie Ostatni raz. Wiem, że tworzyłaś go razem z Anastazją Maciąg. Czy ona miała tutaj też taki swój faktyczny udział? Idea do klipu akurat była moja, ale piosenkę robiłam z Anastazją i z Quest Team i w takim teamie po prostu stworzyliśmy i beat, i piosenkę, no tak jakby całą treść piosenki, tekst, nad wszystkim pracowaliśmy razem, no i potem już kwestia wizualna została do opracowania dla mnie, więc tak to wygląda, no ale uważam, że wszystko się fantastycznie składa w całość i jest to dokładnie tak, jak sobie wymyśliłam. Tam miałaś także czerwone włosy. Tak, zgadza się. No właśnie, jak ty się czułaś w tamtym kolorze? No super się czułam, takie długie, czerwone, właśnie dosłownie dzień przed klipem byłam u fryzjera i robiliśmy tą całą wielką metamorfozę, zajęło to dosłownie cały dzień, ale czułam się super, 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 świetnie i uważałam, że też do tematu tej piosenki, do całego vibe'u tego klipu idealnie to pasowało, więc czułam się no, jak $1 000 000 przez cały czas trwania planu i też miałam bardzo ładne makijaże, bardzo ładne fryzury, outfity, więc wydaje mi się, że wszystko to fajnie współgrało. Jak taka trochę Arielka. No trochę się tak czułam. Ale dzisiaj jesteś faktycznie już w swojej naturalnej odsłonie, czyli tak. Jako brunetka, takie dosyć krótkie włosy. Tak. Czy rozumiem, że w tej wersji czujesz się jednak najlepiej? No po jakimś czasie doszłam do wniosku, że farbowanie włosów na czerwono, co dosłownie tydzień, 2 tygodnie, to jednak nie jest dla mnie, bo nie mam aż tyle cierpliwości i dbanie o tak długie włosy. Też nie do końca, szczególnie, że szły wakacje i pomyślałam, że to nie będzie ani trochę praktyczne, jak będę wyjeżdżać, będę szła na basen, będę szła na plażę, gdziekolwiek stwierdziłam, że okej, to jest czas, żeby wrócić do moich naturalnych i tak jest okej. Zwłaszcza, że to szybko odrasta. Tak, no odrost też był bardzo widoczny, jednak taki brązowy odrost przy czerwonych włosach, no średnio mi to pasowało. A twój idol w dzieciństwie? Miałaś takie idolki? Albo idola? Jeśli mówimy na przykład, nie wiem, mogę się skupić na muzyce i wydaje mi się, że pierwsi idole to byli bardziej tacy, których moi rodzice mi podsuwali, ponieważ na przykład moja mama od zawsze włączała mi piosenki Madonny, Michaela Jacksona i słuchałam płyt na zapętleniu w kółko, w kółko, w kółko. Mój tata z drugiej strony Depeche Mode, AC/DC, Bonnie M, ABBA, więc to były moje takie pierwsze, powiedzmy, inspiracje muzyczne, kiedy byłam młodsza. Później jak zaczęłam sama szukać swojego stylu, to moja pierwsza, największa idolka to była Nicki Minaj. To, na co zwróciłam uwagę, jest z nami także twoja mama. Czy to znaczy, że twoja mama jest także twoją taką menadżerką?
Tak, zgadza się. Moja mama od samego początku, kiedy zaczęłam robić rzeczy w sieci, już wtedy mi pomagała. Od pierwszej współpracy, kiedy miałam 13 lat, jest ze mną i tak to jest. I uważam, że dobrze to działa i bardzo mnie wspiera i jestem jej za to wdzięczna. Takie wsparcie mamy wydaje się być nieocenione. Z drugiej strony biznesy, wiemy, że często to jest taki dosyć newralgiczny temat i ta bliskość może przeszkadzać. Czy ty tak miałaś takie podobne odczucia? Czasami miałam wrażenie, że tak jakby te dwie sytuacje, ta rodzinna, kiedy ja jestem córką, a mama jest mamą, mieszają się z tymi biznesowymi rzeczami. Zwłaszcza, że tutaj to ty powinnaś być w tych biznesowych ważniejsza i twoje zdanie powinno być decydujące. No trochę tak to wygląda. No i właśnie kiedy coś poszło, powiedzmy, nie tak biznesowo, czasami przenosiło się na te personalne relacje, ale wydaje mi się, że już tyle lat obie w tym siedzimy, że udało nam się wypracować taki po prostu skuteczny rytm, w którym działamy i jakoś to po prostu oddzielać, bo wydaje mi się, że już od dawna nie było takich sytuacji żadnych problematycznych. Jasne. To na co jeszcze zwróciłam uwagę, ty niezwykle często bywasz w Stanach Zjednoczonych. Zazdroszczę, bo nie każdy może sobie na to pozwolić. Skąd to się w ogóle bierze, że faktycznie gdzieś tam ty jesteś z tą Ameryką związana? Wszystko tak naprawdę dzięki temu, że jeżdżę na kursy językowe IF, ponieważ no, to oni dali mi możliwość, żebym mogła poznać te Stany. Byłam z nimi na wielu, wielu kursach w różnych Stanach, w różnych miastach i ze wszystkich mam fantastyczne wspomnienia. No i tak naprawdę głównie właśnie jeżdżę tam na kursy, no ale też kilka razy byłam faktycznie sama, czy z mamą, czy ze znajomymi na wakacjach, więc no trochę już tych podróży tam się zebrało. I jak ci się w ogóle podobają Stany? Czy mogłabyś tam kiedykolwiek mieszkać? No jak byłam młodsza, jak pierwszy raz byłam w Los Angeles, kiedy miałam chyba 13 lat, no to wtedy to było moje największe marzenie, żeby właśnie mieszkać w Stanach, ten American Dream, że to wszystko jest takie niesamowite, tam wszystko jest lepsze, ale właśnie uważam, po latach doszłam do wniosku, że jest to super miejsce na wakacje, fajnie zobaczyć coś nowego, zobaczyć jak ludzie tam mieszkają, jak taką ich codzienność, zobaczyć te wszystkie znane miejsca i mieć fantastyczne wspomnienia, ale jednak no, do mieszkania doszłam do wniosku, że nie jest to tak praktyczne i jednak byłoby to mocno problematyczne. Na koniec przygotowałam dla ciebie serię szybkich pytań, krótkich odpowiedzi. Czy jesteś gotowa? Tak, jestem. Imię twojej pierwszej miłości? O Jezu, nie... Chwila, cofam się do czasów przedszkola, chyba Kamil. Co robiłaś tuż po maturach? Poszłam na imprezę, bo przed maturami robiłam sobie taki detoks imprezowy, chciałam być wychillowana, spokojna, zrelaksowana, więc potem napisałam maturę i od razu poszłam świętować ze znajomymi. Doda czy Edyta Górniak? Aktualnie myślę, że Doda. Dlaczego? Myślę, że pod względem muzycznym tego, co aktualnie tworzy, częściej na moich playlistach ląduje Doda. Hotel Paradise czy Love Island? Oglądasz w ogóle takie reality show? Wiesz, o czym mówię? Właśnie, wiem, o czym mówisz, ale ja tych polskich za dużo nie oglądam, bardziej oglądam amerykańskie, ale wydaje mi się, widziałam chyba po dwa odcinki z jednego i drugiego, wydaje mi się, że bardziej leżało mi Love Island. Horoskopy, jesteś zodiakarą? Nie, nie jestem. Okej. Czyli w ogóle nie poruszamy tego tematu. No, za dużo nie mogę powiedzieć. Ja jestem rybą, ryby to mój znak zodiaku i no, tyle wiem. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? Ojejku, chyba na jedzenie i na ubrania. Jesteś typem imprezowiczki? Kiedyś wydaje mi się, że bardziej. Teraz jestem bardziej typem osoby, która woli posiedzieć ze znajomymi na domówce i sobie wychillować fajnie. Zdrada. Wybaczyłabyś? Nie sądzę, nie. Rok temu odpowiadałam na podobne pytanie i jestem dalej tego samego zdania. I na koniec, czy pokażesz nam swoją tapetę w telefonie? Tak, bardzo chętnie pokażę już, proszę bardzo. To jest moja tapeta. To są palmy, nie pamiętam skąd. To nie są palmy, to jest Miami. Okay. Tak, kiedy wychodziłam z akademika w Miami, właśnie taki widok miałam, palmy, tutaj wieżowce i tak dalej. I zrobiłam czarno-białą, bo uważam, że po prostu ma lepszy klimat na tapetę, ale tak wygląda. Trzymam za ciebie kciuki, za twoją karierę. No i co? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie.